Cześć. Kiedy APS parę lat temu wydało swój najmniejszy monitor o nazwie Classic, pewnie nie spodziewaliśmy się, że osiągnie on aż taki sukces i w kraju, i za granicą. Jego kompaktowa forma, dosyć przystępna cena oraz bardzo dobre parametry i wrażenia generalne w łańcuchu spowodowały, że on stał się takim monitorem, który, który bardzo chętnie Znalazł swoje miejsce w mniejszych studiach, w reżyserkach, może które były za małe, żeby włożyć do nich większe monitory bliskiego pola. I co bardzo ważne jest w tym przypadku, jak zwykle z monitorami firmy APS, oferował bardzo, bardzo ciekawe parametry w dole, w dolnym paśmie przenoszenia, zachowując jednocześnie liniowość i komfort pracy. No i jak można się było spodziewać, po paru latach nadszedł czas na zupgradeowanie tego modelu na nowy i to się stało w tym roku. Classic doczekał się nowej edycji pod nazwą Classic 2020. W czasie tych paru lat, kiedy sprzedawał się i APS pilnie słuchało swoich użytkowników, ich opinii, tego co dobre, tego co złe, co by można poprawić. Nazbierało się parę punktów, nad którymi usiedli i zdecydowali w dosyć znaczący sposób zmienić całą konstrukcję, tak, żeby zaoferować w nowym modelu w tej samej cenie, coś no, znacząco lepszego. Tak więc w nowym modelu mamy parę rzeczy, które dosyć mocno różnią się od starego, i właśnie w tym wideo postaramy się wam to przybliżyć. Kiedy oryginalny klasyk znalazł się na rynku, Jedną z pierwszych uwag, z jaką się spotkała APS, było: gdzie jest podświetlane logo? Ten model tego nie miał. Tak więc po tych paru latach doświadczeń, pierwszą rzeczą, o jakiej pomyśleli, to jest zmiana oczywiście logo, które mamy tutaj podświetlane po staremu, jak w innych modelach APS. Kolejną rzeczą, która od początku istnienia APS wyróżniała ich na rynku, była możliwość doboru koloru wykończenia. W przypadku klasika 2020 tej możliwości nie będzie, i mamy w tym wypadku okleinę, która jest w kolorze czarnym, i to jest jedyne wykończenie, jakie będzie dostępne. Zwróćcie uwagę też na różnicę w wysokości obu głośników. Klasik 2020 jest znacząco wyższy, jest też i głębszy, co spowodowało duże zwiększenie kubatury. Co z kolei spowodowało, że głośnik niskotonowy ma lżejsze warunki do pracy, szczególnie przy odtwarzaniu niskich częstotliwości. To jest bardzo ważne, dlatego że w momencie, kiedy jak często widać na, na różnych filmach i przy może Waszej pracy, jeżeli jest dużo basów w Waszych miksach, to głośnik ma tendencję do dość dłuższego wysuwania się do przodu. I to powoduje tak zwany efekt Dopplera, czyli tak jak znacie dźwięk karetki, prawda, która przejeżdża, tak tutaj mamy coś podobnego, to znaczy samo wysunięcie głośnika nakłada się jakby na wszystkie częstotliwości, które są odtwarzane wyżej, czyli ten Doppler jakby wpływa na średnicę i wyższą średnicę też, dlatego zminimalizowanie tego efektu jest ważne dla samej jakości odtwarzania w czasie pracy. Przyglądając się tylnym ścianom obu monitorów zauważamy parę rzeczy, które od razu rzucają się w oczy. Pierwszą rzeczą jest dla mnie pozycja bas refleksów, która jest zupełnie inaczej skonfigurowana. Są to bas refleksy szczelinowe, które zostały tak zaprojektowane, aby zachowanie się głośnika, szczególnie w niskich częstotliwościach i na dużych poziomach, było dużo, dużo lepsze. Jest to rzecz, z której APS na pewno jest bardzo dumna. Podstawowe funkcje na tyłach są takie same, natomiast zmieniono przełączniki na lepszej jakości. Mamy nadal wejście RCA, które jest bardzo mile widziane przez użytkowników domowych, którzy używają klasika często jako głośnik do słuchania muzyki, niekoniecznie w studiu. No i mamy wejście XLR. Zaczynając od lewej strony, mamy tutaj przełącznik, który wpływa na funkcję głośnika wysokotonowego. W pozycji 0 działa on tak, jak był przewidziany przez konstruktora, natomiast jeżeli istnieje, zaistnieje taka potrzeba, możemy albo zwiększyć jego poziom o 1,5 dB w górę, lub zmniejszyć w drugą stronę również o 1,5 dB. Kiedy jest to potrzebne? W przypadku na przykład. Zbyt wytłumionego studia, możemy mieć wrażenie, że, tych, że tej góry jest za mało, i wtedy możemy użyć tego przełącznika w górę, podbijając pracę gusika wysokotonowego o te 1,5 dB, tak aby skompensować efekt wytłumienia poprzez akustykę. W drugą stronę może być też tak, że pomieszczenie jest zbyt. Żywe i, I tych wysokich częstotliwości jest za dużo, co również można skompensować przełączając yy, głośnik wysokotonowy o 1,5 dB w dół. Kolejnym przełącznikiem jest PAS. Ten przełącznik ma bezpośredni wpływ na to, jak brzmi klasik w najniższym paśmie. Pozycji 2, która jest jak widzicie tutaj na samym skraju, ponieważ cyferki trochę są na odwrót, na górze jest 1, 2, 3, a na dole 1, 3, 2, co wynika bezpośrednio z topologii elektroniki. I inżynierowie APS, aby uniknąć zbytniego skomplikowania konstrukcji po drugiej stronie, zdecydowali się na takie rozwiązanie. Tak jak mówiłem, pozycja 2 jest pozycją pasywną. Co to znaczy? Znaczy to tyle, że głośnik pracuje tylko z wsparciem bas refleksu i nie jest wspomagany przez elektronikę. Kolejnym poziomem jest 3. Jak zauważycie, jest to po lewej stronie dwójki. I to powoduje pierwsze przedłużenie pasma przenoszenia. A pozycja 1 dalsze przedłużenie. Co to nam daje? Pozycja numer 2 może być użyta na przykład przy współpracy klasika z subwooferem, który przejmie naturalnie tą to najniższe pasmo przenoszenia, przez co sam klasik będzie mógł pracować lżej. I to jest pozycja druga, czyli pasyw. Tutaj elektronika nie ma żadnego wpływu i działa tylko głośnik plus bass reflex. Pozycja 3 i 1 to jakby jest do wyboru względem preferencji w sumie użytkownika i stylu muzyki z jaką pracuje. Jeżeli nie pracujemy z muzyką, która zawiera bardzo dużo dołu lub nie potrzebujemy tego, bo na przykład mamy większe głośniki też w studio. Na których polegamy przy ustawianiu poziomów niskich częstotliwości, to można zostać na dwójce lub, ewentualnie, właśnie przedłużyć to pasmo o te kolejne dwa poziomy 3 i 1. Kolejną pozycją jest potencjometr głośności, który ma regulację skokową. Zauważycie, że w pozycji zupełnie na prawo jest cyfra 0 i potem przeskakując kolejno co 1,5 decybela, Mamy minus 1,5, 3 i tak dalej, aż do minus 10,5. Sposób, w jaki ja używam potencjometra głośności, wygląda następująco. Z mojej strony zawsze miałem wrażenie, że karta dźwiękowa powinna działać na jak najwyższym poziomie, przez co ja ustawiam potencjometr jak najbardziej w prawo, i potem ustawiam potencjometr głośności tak, aby poziom SPL, Odpowiada on najwyższemu poziomowi, z jakim ja będę pracował w studio. Potem, jeżeli chcę go ściszyć, zawsze mogę to zrobić na karcie, natomiast wiem, że w tym najwyższym poziomie karta wysyła najwyższy możliwy sygnał, a głośnik może być ewentualnie właśnie skorygowany poprzez ściszenie tego poziomu głośności. Na samym końcu mamy wejścia. Po lewej stronie mamy RCA cinch, a po prawej XLR. Różnica głównie jest taka, że XLR należy do połączeń profesjonalnych, symetrycznych, co widzimy na załączonym diagramie. Mamy uziemienie oraz sygnał plus i sygnał minus. Natomiast cinch jest połączeniem domowym i z jednej strony jest niesymetryczny, a z drugiej strony, z racji tego właśnie, że, że nie ma tych dwóch sygnałów plus i minus, ma mniejszy poziom sygnału o 6 dB. Sugerowałbym zawsze używać kabli symetrycznych, jeżeli to tylko jest możliwe. W większości naszych kart dźwiękowych wyjście jest na jacku, który jest symetryczny, więc nasz kabel będzie wyglądał tak, że z jednej strony będzie to jack symetryczny, czyli tak zwany stereo, a z drugiej strony XLR. Jeżeli używamy klasika do odtwarzania muzyki za pomocą jakiegoś preampu domowego, tam będzie używany po prostu kabel cinch i tu się nic nie zmieni. Ostatnim przełącznikiem, jaki tutaj widzimy, jest ground lift. Ground lift pozwala nam na odłączenie uziemienia. Tradycyjnie przełącznik uziemienia służył do tego, aby w przypadku jakiegoś buczenia 50 czy tam 60 Hz, jak to jest w przypadku Stanów Zjednoczonych, by móc odcinając to uziemienie, sprawić, że to buczenie zniknie. Jakkolwiek oczywiście jest to bardzo pożyteczna funkcja, sugerowałbym zawsze znaleźć źródło tego buczenia i zostawić jednak ten przełącznik na pozycji off, czyli tak, aby głośnik zawsze był uziemiony, ponieważ nigdy nie wiadomo, czy jakaś sytuacja w trakcie burzy czy innych przepięć nie spowoduje tego, że osoba użytkująca dany sprzęt ulegnie porażeniu prądem. To, czego nie widzimy, to jest oczywiście elektronika, która znajduje się w tylnej części każdej z obudów i w przypadku Klasika 2020 zwiększono dosyć znacznie moc, która w tej chwili wynosi 200 W na głośnik w przeciwieństwie do 150, które były w oryginalnym klasiku. Ostatnimi detalami, jakimi się z Wami podzielę, jest parę takich parametrów czysto technicznych. Nowy klasyk ma zakres częstotliwości od 39 Hz do 25 kHz, co powinno sprostać w większości naszych potrzeb studyjnych. Jak wspomniałem, wzmacniacze są większe, mamy po 100 W na głośnik i wysokotonowy i niskotonowy, co powoduje, że zyskaliśmy też na poziomie maksymalnym, który wynosi 105 dB RMS i 113 dB peak. Oczywiście najważniejszym aspektem monitora studyjnego jest to, jak on brzmi, a nie jak wyglądają cyfry. W czasie moich testów Klasika 2020 mogą go porównać do Aeona 2, którego widzicie tutaj za mną. Jest to konstrukcja bardzo, bardzo dojrzała i stworzona przede wszystkim dla zawodowców, dla większych studiów nagrań oraz studiów producenckich. Czy to studiów wykorzystujących monitory do zgrań surandowych 5.1, etc. Byłem bardzo zaskoczony tym, jak dobrze mi się pracowało na obu głośnikach. Mam je sparowane pod kątem poziomu SPL, także przełączanie z jednego na drugi powodowało to, że poziom się nie zmieniał w ogóle, natomiast mogłem oczywiście od razu Określić jakby różnicę tego y, y, brzmienia i powiem szczerze, że oczywiście różnice są, natomiast Classic 2020 bardzo fajnie się bronił i była to dla mnie ogromna przyjemność i, i mógłbym z niego korzystać w każdej chwili. Na co dzień używam pary ionów 2 y, z extenderami oraz koaksów, y, natomiast Classic 2020 mógłbym y, spokojnie używać do codziennej pracy. I są to głośniki, którym bym zaufał, a jest to dla mnie najważniejsza charakterystyka monitora, czyli pracować z nim w taki sposób, żeby nie musieć potem sprawdzać na kilku innych systemach, czy dany materiał zgrany się broni na nich, czy nie. Classic 2020 jest rezultatem pewnych przemyśleń. Jak wziąć coś, co już bardzo dobrze brzmi? A takim właśnie był model Classic, oryginalny, i go polepszyć. Nie jest to zawsze łatwe ani oczywiste, natomiast wydaje mi się, że tutaj się to udało. W takich odczuciach subiektywnych przy pracy, które, o których mogę się wypowiedzieć, to Classic 2020 na pewno dał mi zwiększony komfort pracy w dolnej średnicy oraz w dole. Mam wrażenie, że jest on bardziej precyzyjny i jego dynamika jest polepszona. Jest ten dół bardziej wyrazisty, pozwala mi na lepszą korekcję, na przykład w dole. Przekłada się to na szybszą pracę przy kompresji, przy ekalizacji oraz ocenie tego, co tam się tak naprawdę w dole dzieje. Dla mnie też dół bardzo często jest takim pasmem, które może bardzo wpłynąć na to co czujemy, co, co słyszymy w paśmie powyżej, czyli tej dolnej średnicy i średnicy i tutaj ona jakby nie walczy ze sobą. Mam po prostu wrażenie, że, że moja praca jest bardzo przejrzysta i że ta korekcja jest muzyczna, jeżeli akurat decyduje się na takie zmiany, czyli dosyć szerokie kół i, i szerokie zmiany w barwie, ale również może być bardzo chirurgiczna i kiedy ustawiam dynamiczny EQ na bardzo wąskim paśmie na przykład na 200 hercach czy 400 tam paru hercach jak to często się zdarza to słyszę bardzo szybko i od razu słyszę to co w głowie słyszę co wymaga zmiany i classic mi to daje bez, bezproblemowo góra mi się wydaje bardzo fajna neutralna APsowa do której przyzwyczaiła nas już marka i myślę, że no, jest, to, jest to monitor, który na pewno z dużą, z, dużym takim, z dużą uczciwością pokaże nam to, co wychodzi z naszej karty dźwiękowej, co w sumie o to chodzi, ponieważ musimy polegać na nim, aby wykonać naszą pracę i otrzymać przewidywalny wynik. Praca z klasykiem 2020 jest dla mnie szybka przyjemna i przewidywalna. Jest to monitor, który bardzo wiernie odtwarza całe pasmo, umożliwiając nam szybkie decyzje w trakcie naszej pracy, czy to przy korekcji, czy to przy kompresji, czy to przy efektach, czy przy panoramie też, ustawianiu tych naszych źródeł lewo-prawo i przy sprawdzaniu też sygnału w mono. Myślę, że jest to monitor idealny dla ludzi, którzy szukają pierwszego monitora lub którzy chcą zmienić swój obecny system na nieco wyższy, być może, lub też po prostu zacząć swoją przygodę z firmą APS. Podsumowując całość, myślę, że Classic 2020 zapewni Wam wiele godzin komfortowej pracy z przewidywalnym rezultatem. Warto zaznaczyć, że firma APS oferuje nowym użytkownikom możliwość wynajęcia monitorów przed zakupem, tak aby każdy mógł spróbować danego modelu we własnym studio i samemu zadecydować, czy ten dany model będzie mu pasował. Jest to, myślę, bardzo ciekawa oferta, z której warto skorzystać. To już ode mnie wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i do zobaczenia.